Czas na odcinek. Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Wczorajsze moje postanowienia, że dzisiaj zrobię 50 km z Miechowa do Krakowa, to nie był prima aprilis, mimo że wczoraj był 1 kwietnia, ale zbieżność wczorajszego dnia do moich planów jest tylko przypadkowa. Tak więc witam Was bardzo serdecznie w Miechowie pod stacją kolejową. Ruszamy zrobić swoją pierwszą 50 w roku 2023 z Miechowa przez Słomniki do Krakowa. Czy mi się uda? Zobaczymy, mam nadzieję. 6.55, ruszamy, włączam aplikację i lecymy. Dzisiaj będzie bez opowiadania, będzie bez jakiejś historii, dlatego że z Miechowa do Słomik ostatnio robiliśmy trasę z Blanką. Ta trasa jest troszeczkę podobna do tej trasy, którą żeśmy wtedy robili. Ta trasa jest bardzo podobna do tej trasy, którą robiliśmy do Nestera z Magicznym Karpiem w styczniu przed 2-3 laty, a także trekkingiem Dwa Palce, który wykonywałem w tamtym roku. Także dzisiaj się liczy czas, dzisiaj liczą się tylko odpowiednie kilometry i godziny. Także nie przedłużając, ruszamy, widzimy się po pełnych godzinach, widzimy się po 10 kilometrach na trasach. Moja druga próba z Miechowa do Krakowa po ponad 1,5 miesięcznej przerwie. Zobaczymy, czy tym razem się uda. Zaczynamy 9.30, czyli nieco później niż zazwyczaj zaczynam takie trasy. Droga krajowa numer 7 już za nami, a my idziemy w stronę Sławic. Au! Pewnie macie takie wrażenie, że trochę inaczej niż wtedy tego 2 kwietnia szliśmy. No rzeczywiście nie idziemy przez centrum Miechowa i tam potem nie wychodzimy od razu na tą pierwszą górkę i ładujemy potem na dół do Sławic. Ta górka nas nie ominie, bo będziemy ją mieli za Jaksicami. A teraz jesteśmy jakby na tej samej drodze, którą przemierzaliśmy z Blanką. Wyszliśmy do Słomnik. Tyle, że koło kościoła w Sławicach Szlacheckich my wtedy szliśmy dalej, a ja pójdę do góry tam na ten szczyt glinicy, czy no wiecie czego, i tam będę się wspinał, więc od skrzyżowania przed Sławicami Szlacheckimi ta trasa będzie już trasą taką jak 2 kwietnia. Ten początek jest ciut inny, ale ilość kilometrów jest taka sama. To taka rzecz wstępna. Założenia są takie, żeby każdy kilometr pokonywać mniej więcej w czasie 8 minut 30 sekund, jak najdłużej się da. Na razie pierwszy kilometr się udało w tym czasie wykonać. Czemu 8:30? To jest bowiem 7 km na godzinę. I założenie jest takie, żeby znów przez pierwsze 4 godziny zrobić 28 km. Ponieważ będzie parę podejść, za chwilę będzie pierwsze w Kamieńczycach, z Jaksicach, potem będzie drugie w Sławicach Szlacheckich, trzecie będzie takie nieco mniejsze, ale będzie za Prandocinem, Iły, i będzie jeszcze górka w Słomnikach, za Słomnikami, czyli w Kacicach, Stary Poskwitów, Damice, łamane na Krasieniec Stary, no i ostatnia górka w Marszowcu. Dlatego na tych kilometrach, które będą szły w dół, będę szedł szybciej, żeby wyrównać to, co stracę podchodząc pod górę, bo gdy będę podchodził pod górę, nie będę szedł, starał się iść tempem 7 na godzinę, tylko będę tak schodził do 6,5-6,6.
No, to taki trochę długi wstęp, 3-minutowy, ale po to, żebyście wiedzieli co i jak. No, a tu widzicie magistralę kolejową, trochę jechaliśmy przed chwilą pociągiem. Właśnie mijamy tunel z siódemki, a tu po lewej stronie jest taka dosyć nietypowa, ale zarazem śmieszna sytuacja. Nie wiem, czy to stąd będzie widać. Droga idzie dalej. Jest na końcu napisana tabliczka, ile do Warszawy i ile w inne miejsca. I zaraz za tabliczką zaczyna się taka ściana piachu i ziemi. Śmiesznie to wygląda. Że jakby ktoś pokusił się o jazdę, to by raczej do Warszawy nie dojechał. No, ale tutaj zobaczcie, jaki piękny widok. Na dole są miejsca szlacheckie. I tam za chwilę gdzieś będę dochodził, bo będę miał 7 km, parę minut jeszcze i będzie pierwsza godzina naszej pięknej trasy. Proszę Państwa, właśnie weszliśmy do Sławic Szlacheckich, 7,08 km zrobione w godzinę. Pierwotny plan zakładał 6,2 na pierwszą godzinę. No ale pomimo, że rzeczywiście pierwsze 2 km były dość męczące, bo były mniej więcej cały czas pod górę, no to potem ta droga raczej schodziła w dół i cały czas szła raczej w dół, leciutkie podejścia, ale raczej po płaskim. Teraz po płaskim idziemy, bo idziemy tą doliną, którą szliśmy razem z Blanką, bo serdecznie pozdrawiam. Tu mamy kościół w Sławicach Szlacheckich, a ta górka, którą tu widzimy, to jest glinica. I właśnie na tą glinicę za chwilę będziemy się spinać, więc pewnie nasze tempo znowu spadnie. Ale niedawno kilometr zrobiony w 8 minut 5 sekund, 7,4 km na godzinę. I właśnie, proszę Państwa, dziabnęła pierwsza godzina. Dystans to 7 km, 150 metrów, a więc jakiś tam leciutki zapas jest. Z tego, co pokazuje moja aplikacja Adidas Raining, to jest to około 80 metrów zapasu, więc jest bardzo dobre tempo, oznaczające, że no mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę pójdę teraz nawet szybciej do samych Sławic Szlacheckich, bo tam będzie mocna ogórka i tam pewnie trochę to tempo upadnie. Prawie 10 km. Glinica, nie tylko miejscowość Glinica, ale i wierzchołek góry o tej samej nazwie. 335 metrów nad poziomem morza. Najwyższy wierzchołek dzisiaj na naszej trasie osiągnięty. Teraz wraz z grzbietem, chociaż jest najpierw lekkie zejście, ale potem wraz z grzbietem idziemy aż do Prandocina. No i zeszliśmy właśnie z tej górki i stuknęło 10 km. 10 km na naszej trasie. Godzina 26. Taki czas. No i co? Idziemy dalej. Zobaczymy, w którym momencie stuknie druga godzina naszej trasy. Tak co, i ponownie jesteśmy, proszę Państwa, w Glinicy i ponownie zdobywamy szczyt o tej samej nazwie. Pamiętam, ile to ma, ponieważ się właśnie teraz wyświetliło albo jest w opisie. No i stąd mamy zejście. Nie zdążyłem powiedzieć, bo pies mnie zaatakował, więc musiałem chować kamerę i nie muszę gonić. Natomiast przejdziemy taką drogą, którą ja zawsze jeździłem samochodem, jak jechałem na przykład na jakieś wyprawy tam w okolicach Skalbierza, to tutaj sobie właśnie skracałem drogę, jechałem do samego Michała, tylko ze słomik ładowałem taką drogą i chyba przez pole Karcice jechałem i koło Racławic wyskakiwałem na drogę wojewódzką. No i właśnie kawałek tą drogą, potem za, nie wiem, czy to winnica, czy po prostu jakieś inne uprawy ziemne, skręcimy w lewo i pójdziemy na tą ścieżkę taką, która idzie
aż do samego Prandocina. Oczywiście tam ma parę skrzyżowań, ale w miarę to jest prosty szlak. I potem z Prandocina, raczej nie klasyczną drogą, czyli wzdłuż tej arterii komunikacyjnej starej siódemki, tylko raczej pójdę tak zawsze, czyli tam naokoło i będę wychodził na Słomniki. No i proszę Państwa, wchodzimy do powiatu krakowskiego, gmina Słomniki, a zostawiamy za sobą powiat miechowski, gmina Miechów. Także i weszliśmy właśnie do miejscowości Prandocin, Iły. Na chwilę skręcimy w lewo, tu jest taka dosyć duża szkółka drzew i w ogóle to jest takie dosyć duże gospodarstwo. Zanim skręcimy w lewo, oczywiście widzicie zaparowany jeden okular, zaraz sobie przetrę. Jak skręcimy w lewo, dojdziemy do tego miejsca, gdzie wraz z Blanką z Nasie Ciechowic skręcaliśmy na taką drogę, która szła równolegle do zarówno tej drogi, jak i tej, która biegnie tam po prawej stronie, czyli siódemki, czy starej siódemki. I nią dojdziemy aż do Prandocina. Doszliśmy, proszę Państwa, do zakrętu w Prandocinie Iły. O, jest ten zakręt. Myśmy z Blanką stąd szli dalej w stronę Prandocina. Mówiłem jej, że stąd wyjdę, jak będę atakował 50 km Miechów w Kraków. No i tak właśnie się dzisiaj dzieje. Zobaczymy, dokąd dojdziemy. Na razie bólu nóg nie ma. Jest piękne. Miało padać tak dosyć mocno. To leciutko kropi na razie. I oby tak się utrzymało. Chociaż wiem, że gdzieś koło 11-12 ma być taki poważniejszy deszcz, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kurtka przeciwdeszczowa jest. Będzie pięknie, będzie ciekawie. Jesteśmy, proszę Państwa, w pierwszym przysiłku Prandocina Iły. Idziemy do tego głównego Prandocina Iły. Właśnie minęła druga godzina. 14 kilometrów, 210 metrów. A więc przez tą godzinę dystans zrobiony 7 kilometrów, 60 metrów. No ale mieliśmy to mega mocne podejście. Także wszystko zrozumiałe, że zrobiliśmy ten dystans ciut mniejszy niż za pierwszą godzinę. A więc Prandocin Iły, Prandocin, Prandocin Wysiłek, Słomniki. Tam będzie dłuższa przerwa, przebiorę się, zjem, napiję i ruszam dalej. I teraz, proszę Państwa, jesteśmy na drodze z Prandocina Iły do Prandocina. Cały czas nasza trasa przebiega tak, jak szliśmy wtedy z Blanką. A że teraz przebiega, prawda, od tego momentu, co Wam ostatnio nagrywałem. Właśnie minęły 2 godziny 14,08 km zrobione w te 2 godziny, a to oznacza, że przez ostatnią godzinę zrobiłem dokładnie 7 km. Także tempo 7 km na godzinę. Pierwsze było 7,08, teraz jest 7. A pamiętajmy, że pomiędzy jedną godziną a drugą godziną była taka jebutna górka na Glinicy. Teraz mamy kolejne podejście przed Prandocinem, potem przy kościele w Prandocinie i trzecia górka Słomniki przed samą halą widowiskowo-sportową, a potem na rynku przerwa. Tam sobie odpoczniemy, zjemy, wypijemy, przebierzemy się i ruszamy dalej. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.